Boguś, dobry wiatr? Jesteśmy w ogóle w Grecji. Po 24 godzinach jazdy, małych perturbacjach na granicy serbsko-macedońskiej, dotarliśmy szczęśliwie i od razu rozkładamy sprzęt i latamy. Zaplec to jest miejscowość Katerini, to jest Morze Śródziemne, a dokładnie w tym miejscu nazywa się Morzem Egejskim. Za nami jest Góra Bogów Olimp. Filmuję cię, Maciuś, na tle Olimpu. Dołapiemy wysokość po malutku. No to dobra, idź pierwszy, będę szedł za tobą. Jak widać, na Olimpie leży śnieg. Góra ma wysokości 3000 metrów. Tam dalej widać miejscowość Litochoro. Maciuś, tu jest komin, ciągnie nawet 3,6 w górę. Tam widać Półwysep Chalcydycki. Ja jestem już w pobliżu tutaj takich dwóch miejscowości przed Olimpem. Pode mną rzeka wypływa, taka z góry płynie. Mam 2000 metrów przede mną masyw Olimpu. Ale lecę pod wiatr. Bliżej nie wiem, czy będę podchodził, bo znajdę się w rotorze. 2500. Ale tutaj chyba nic z tego szczytu nie będzie widać. Wchodzę w chmury. Roger. Jest. Nad chmurami jestem. Ale niestety szczytu nie widać. Szczyt jest przykryty. Bogów strzeże swoje tajemnice.
4, zgodzę. Chodzę, zmarzłem, byłem ponad 3000 metrów, szczytu nie widać, jest w górach. Byłem tam, ale górą jest silny wiatr i aż mnie z powrotem na wybrzeże zniosło. Tutaj robi się do linku za wieczne. Tutaj ktoś leci tam pode mną, widzę pewnie Maciek. Ja mam jeszcze 1800. W tych trailerach już są znowu 800, prawie 900. A ja mam opadanie w tej dzieli. Cieszę się, bo 4 było 2, 5, 3. No ale teraz jest tak 3, 9, 4, 3, 4, 6, 4, 9, 5, 2. O, to mi pasuje takie opadanie. Ciekawy tam widać wiadukt, który prowadził do Nikon. Autostradą. Jesteśmy nad startem, ja i Maciek. Ludwik zamarz. Podejście do lądowania jest tak samo jak był start. Roger, jakby były zmiany, to dasz znać. Roger. Palmy rosną wzdłuż plaży. Tutaj nad tym, nad lądowiskiem. A jakiej wysokości? 57 metrów. Adaś, jakbyś chciał lądować kierunek do lądowania na godzinę 11 w kierunku morza. Widzę Icka. Nie dał się pokonać Olimp. Byłem na ponad 3000 i nad chmurami, a szczyt zakryty.